Transport międzynarodowy wykonywany przez firmy z Polski nie może liczyć na wsparcie rządu. Od lat jest dojną krową, ale o coraz gorszej kondycji. Brzmi to surowo, ale takie są wnioski wielu przewoźników. W ostatnim okresie nasze państwo wdrożyło kilka bardzo kontrowersyjnych rozwiązań dedykowanych transportowi międzynarodowemu. To nasze koszty skokowo wzrosły i nasi przewoźnicy nie są w stanie na rynkach europejskich odzyskać swoje pozycje. Branża niestety nie może liczyć na ulgi, chociaż generuje pokaźny udział w PKB. Przewoźnikom brakuje zaangażowania naszych rządzących na poziomie aktywności w państwach chroniących swój rynek transportowy. Czy mogą pomóc inne kraje? Tak. Oczywiście mogą, pod jednym warunkiem, że inne państwa, tak jak nasze państwo, zadbają o to, żeby wyeliminować swoich przewoźników z tego rynku. Ale my obserwujemy właśnie wręcz przeciwny trend. Wszelkie państwa pilnują tego, żeby ich branża transportu międzynarodowego rozwijała się. Ta przewrotna odpowiedź prezesa Buczka to efekt odstąpienia polskiego rządu od walki o polski sektor transportowy, indolencja lub brak wiedzy ekonomicznej rządzących. Przewoźnik, operując poza granicami kraju, przywozi pieniądze do swojego kraju. Same korzyści finansowe czerpie państwo, gdzie samochód i firma są zarejestrowane, ale polscy urzędnicy tego nie dostrzegają. A to ogromna szkoda. Dla kraju, dla społeczeństwa, dla gospodarki. Jak poważny to problem? Łatwo sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę fakt, że według niektórych statystyk transport i logistyka wytwarzają aż 6% PKB, a 40% kabotażu i 17% wszystkich przewozów w Unii jest realizowane przez firmy polskie. To nie wzięło się z niczego, ale dzięki ciężkiej pracy ponad 750 tysięcy zatrudnionych pracowników. To więcej niż górników węgla kamiennego, gdzie pracuje nieco ponad 80 tysięcy ludzi. Już same te zestawienia powinny dać rządzącym do myślenia, chociaż przed wyborami.